ostatnim odcinku byłeś w przedziale tym najtańszym. Tak, w turystycznym. A, właśnie, w turystycznym. Zaraz na samym początku samolotu i zauważyłeś, podobnie jak wszyscy pasażerowie, że samolot zmienia drastycznie kurs i kieruje się w kierunku lądu. No siedzisz gdzieś tam przy oknie. Załóżmy, że do tego przedsionka, gdzie się przechodzi do kabiny pilotów, dzieli cię dosłownie kilka rzędów. Słyszysz, że w kabinie pilotów ktoś krzyczy, ale nie rozpoznajesz wyrazów. No ale możesz się domyślać, bo jesteś całkiem bystry, że terrorysta, który tam wszedł, zastrasza pilotów. Mhm. I przejął właśnie kontrolę nad samolotem. Jakie masz plany? Jak chcesz to mniej więcej rozwiązać? Wiesz, że samolot zmienił kurs, no i prawdopodobnie gdzieś będzie lądował w przeciągu, no nie wiem, najbliższych godzin, chwil, minut. Masz przy sobie swój pistolet i nic poza tym. A, no i przypominam, że słyszałeś wystrzały w tych dalszych częściach samolotu. Aha. Poza udaremnieniem polowania samolotu mam jakieś inne wytyczne dla tej misji? Nie kojarzę. Nie. To była twoja wytyczna. Żeby ewentualnie ustalić, co się dzieje. A, no i jeszcze jest ten Arab, który nerwowo chodzi po korytarzu i jego palec jest już siny od przytrzymywania tego przycisku na detonatorze. A on jest coraz bardziej, jeszcze bardziej spocony niż był. Generalnie, rzuć 1K10. Dziewięć. Tak? To jest twój wynik? Tak. 9. Więc tylu jest terrorystów w tym przedziale, w którym ty teraz się znajdujesz. Rozmnożyli. Kurde. No wiesz, po prostu pasażerowie się przeobrazili. A, to co zauważasz, co jest dosyć istotne, to że jedna ze stewardess, ta Jane Dunham, no, współpracuje z nimi. Jest też terrorystką. Rzuć na spostrzegawczość. Razem ze swoim umysłem. Okej. To będzie... 4, 6, 2, 3, 5, 6. No i zatrzymujesz 4 kości. Ile? No tyle, ile masz cechę, czyli 4 kości. Aha. Masz jeden sukces. Więc spoko. Zauważasz, że ona współpracuje z terrorystami, ale nie jest do tego przekonana. Nie utożsamia się z ich sprawą, powiedzmy. I widać, że raczej współpracuje na podstawie jakiegoś przymusu. Ma broń przy sobie też. Jest uzbrojona. Okej. W jakim rozmieszczeniu terroryści? Jestem w jednym siedzeniu. Tak, generalnie otaczają cię. No, aha. No tak, jest ich 9 są wokół mnie. Kiedy tak siedzisz i się zastanawiasz, z kabiny pilotów w końcu wychodzi ten terrorysta, który steroryzował pilotów właśnie. Aha. Jest nim ten Rosjanin, z którym minąłeś się w toalecie. Tak, ten... A nie, tam było dwóch. Było no, dwóch. Ten, co minąłem się z nim w toalecie i co?
Jeszcze raz rzuć na spostrzegawczość. Co, spostrzegawczość? No, spostrzegawczość plus twoja cecha, czyli umysł. Aha. Czyli razem 6 kości. Wow, masz nawet dziesiątki. Przerzucam? Nie, nie ma sensu. Zauważasz, że ten Rosjanin, który okazuje się być przywódcą, jesteś na tyle spostrzegawczy, żeby wywnioskować z tego, jak on się porusza tutaj. Teraz on jest też inaczej trochę ubrany niż był, bo wtedy powiedzmy spotkałeś go w takiej marynarce i w jakiejś polówce, a teraz jest ubrany w taką bokserkę pod koszulkę, widzisz jego umięśnione ramiona, a na tych ramionach tatuaże, takie jakby ktoś mu zrobił je w więzieniu. Ale dzięki temu, że jesteś bardzo inteligentny i znasz się na wielu rzeczach, to rozpoznajesz symbole, które są na jego ramionach. Jednym z tych symboli jest anakonda. I anakonda, kojarzysz? Jest to jeden z tych właśnie moskiewskich syndykatów zbrodni. Prawdopodobnie do tego samego syndykatu należał Makarow, czyli ten Rosjanin, którego widziałeś wcześniej. Tak, Rosjanin z walizką. Anakonda to organizacja przestępcza, która kontroluje większość rynku broni w Federacji Rosyjskiej, a także trzyma łapę na poradzieckich bunkrach i poradzieckiej spuściznie, jakiejś tam broni biologicznej, tego typu syfach. Więc generalnie w Rosji są oni dosyć mocnym zawodnikiem. I co tutaj jest najciekawsze, no to Rosjanie współpracują z tymi Arabami. I to wychodzi na to, że wychodzi na to, że to Rosjanie tutaj rozdają karty. Makarow należał do tego syndykatu, ale co się stało, że nie należy? Z tego, co zdobyłeś, co ci podano jako informację, to, że zdradził, odszedł, został wykluczony. Generalnie teraz Makarow jest poza organizacją, jest wrogiem, jakby można powiedzieć, samej organizacji. No i takie wnioski, jakie wyciągniesz, to na jego obecny temat takie wnioski będą obowiązywać. Ale nie mam pojęcia o tym, co się dzieje w pozostałych częściach samolotu, więc nie wiem, czy go już złapali, czy on jeszcze jest, tak powiem, na wolności. Nie masz pojęcia, ale pomimo tego, że terroryści rozkazali wszystkim zamknąć mordy, nie ruszać się i tego typu historie, no, do twojego przedziału, powiedzmy, przedarły się dwie plotki. Czekaj, ocenię twoje możliwości, czy możesz poznać je obie od razu. Jesteś spostrzegawczy? No i niby tyle. Dobra, nie będziemy rzucać. Nie będziemy rzucać, od razu ci powiem, co mogłeś usłyszeć. No. Tylko poczekaj chwilę. Muszę wkleić twoją kartę postaci do scenariusza. Dobra. Czarnoskóry mężczyzna, który obok ciebie siedzi i wygląda na rapera, ma szeroki t-shirt i spodnie z krokiem w kolanach. Mówi do ciebie coś w stylu, że podobno strażnik powietrzny został zastrzelony w tamtym przedziale. Nie wiesz, skąd on o tym wie, ale zdradza ci taką plotkę, że leciał z wami ten strażnik i prawdopodobnie to on stawiał opór w przedziale biznesowym, czyli w twoim. No, to jeden fakt. A drugi fakt to jest taki, że podobno jeden z terrorystów został obezwładniony przez jednego z pasażerów. I co się... I co teraz terrorystą jest? No podobno z terrorystą?
No. Jest nieprzytomny. Podobno. Ale no, terroryści mają tutaj przewagę, bo jest ich tutaj no, kilkunastu przynajmniej. I ten pasażer został spacyfikowany przez nich. Nie zabili go, ale... Ale nie zdziałał nic więcej. Zabrali go do części dla VIP-ów tego pasażera. Odizolowali go od reszty samolotu. Od reszty członków lotu. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, przemyśl sprawy, które chciałbyś poznać. Jeśli nie, przejdziemy dalej z fabułą. Czy wiadomo coś więcej o tym pasażerze, który postawił się terrorystą? Jakieś szczegóły na jego temat? Chociażby wygląd? Albo kto to mógł być tak z grubsza? Rzuć kością. Parzyste to jest szczęście, nieparzyste to jest... że nic się nie dowiesz. Wow. Mówił po rosyjsku. Podobnie jak terrorysta, którego obezwładnił. Okej, to znaczy? Na razie wszystko jest jasne? Tak, na razie wszystko jest jasne. Dobra. Zaraz przy wejściu do twojego przedziału jesteś tam z drugiej strony zupełnie, nie od strony pilotów. Widzisz pewne poruszenie. Okazuje się, że ta stewardesa, Jane Dunham, w asyście dwóch terrorystów, jednego Araba i jednego Rosjanina, sprawdza listę pasażerów i porównuje, kto gdzie, na jakim miejscu siedzi. Czy jesteś dość bystry, żeby wywnioskować, co to może dla ciebie oznaczać? Nie, że mnie przyniosą. No. Przynajmniej. Coś robisz do momentu, w którym podejdą do ciebie? Czy pozostajesz bierny? Tak. Zasymuluję atak padaczy. Potrafisz coś takiego? Nie jest to nic trudnego. Właśnie na mnie się trzymać. Okej. Okay. Więc... Mam rzucać? Tak, twoja osobowość. Okej. Okay. Czyli charyzma. Osobowość. No, no, no. Pod którą podczepiamy aktorstwo i takie tam pierdolone. Przebieranie? Przebieranie będzie bardziej do albo do zwinności, albo do umysłu. Ale tu się trzęsiesz, więc musisz to odegrać, więc... Więc kłamanie. Nie, nie, nie. Kłamanie to jest wypowiadanie słów. Używasz tylko tylu kości, ile masz osobowość. Dobra. W tym razie 3. Jeden sukces. Okay. A rzuć teraz... jedną kością dla tego Rosjanina, który stoi przy Jane i patrzy na ciebie trzęsącego się. Jeżeli on będzie miał zdany test, no to będzie coś złego dla ciebie oznaczać. Ale masz też jednego pecha. No popatrz. Więc nie masz żadnych sukcesów. Więc Rosjanin się pyta... Co ty odpierdalasz, człowieku, i dlaczego nie jesteś na swoim miejscu? No to w takim razie dam na podłogę jeszcze. No dobra. Na uwiarygodnienia. To nie jesteś wiarygodny, zupełnie ci to nie wychodzi, zważywszy na twój wynik.
Więc no to teraz w takim razie lufę przystawioną do swojej skroni i jego buta na swojej piersi. I on się pyta, co ty djełajesz? Sabaka. Nic mu nie odpowiem. No co? No to dostajesz kopniaka pod żebro. Tylko chcę tak chwycić jego pistolet, żeby go odwrócić w jego dłoni i strzelić w niego. O kurczę. No, albo mu go wyrwać. Oczywiście, więc wymagać będzie od tego twoja zwinność i jakaś umiejętność walki wręcz. Nie mam umiejętności walki wręcz, sama zwinność. I to jest dosyć trudne, bo jesteś, leżysz, masz na sobie jego buta na piersi i... I mam przystawioną lufę do niego. Tak, więc dwa sukcesy, jeżeli chcesz to zrobić. Okej. Okay. Uwaga. No. Okej. Okay. Prawie ci się udało. Widziałeś oczami wyobraźni, jak chwytasz jego pistolet, odwracasz lufą w jego stronę i wypalasz i go zabijasz tu i teraz. No ale wyobraźnia tutaj nie spotkała się z rzeczywistością, on się okazał szybszy i w ostatniej chwili cofnął lufę i już miał cię zastrzelić, ale jakoś kątem oka zauważył mrożące spojrzenie swojego przywódcy Makarowa. Jak on się nazywał? Ty szukasz? Poczekaj, kurczę. Dobra, swojego przywódcy. Ja go zaraz znajdę, jak on się nazywał. A, Zarkowa. Tak. I powstrzymał się. Ale dostałeś... Dostałeś kolbą pistoletu w skroń. Okej. I straciłeś przytomność. To, co się dalej działo, to zapamiętałeś jako obraz widziany przez mgłę i jakby ktoś włożył w twoje uszy stopery. Dźwięk był taki wygłuszony. Bardziej słyszałeś bicie swojego serca niż to, o czym się mówi. Ale widziałeś, jak ta Jane Dunham stanęła w swojej obronie, że mieli nikogo nie zabijać na pokładzie, jeżeli to nie będzie konieczne. Szef Anakondy, ten Zakharov, niech on będzie Zakharov już, Zakharov jakby miał jakąś słabość do niej, aż w końcu uległ jej i jedyne co to cię związano, żebyś nie stwarzał problemów. I rzucono w jeden z rzędów, gdzie nie siedział żaden pasażer. Usłyszałeś jedynie na odchodne tego Zakharova, że jeżeli będziesz próbował jakiś sztuczek, to mają cię jeszcze zakneblować. Mhm. I budzisz się na fotelu. Jednego oka nie możesz otworzyć, bo dosyć obficie spływa na nie stróżka krwi. Nikt nie zatroszczył się o to, żeby zaszyć albo obandażować ci głowę. Widzisz dookoła siebie zwrócone w swoją stronę spojrzenia pasażerów. Jedni patrzą na ciebie z politowaniem, że co ty, idioto, próbowałeś. Inni patrzą na ciebie z takim prawie uwielbieniem, że jesteś w ich oczach prawie że bohaterem. No ale to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Coś robisz? Próbuję ocenić, czy doznałem jeszcze jakichś urazów. Boli cię żebro.
tam, gdzie cię kopnął, być może pękło. No. Albo po prostu zostajesz obity. Twój poziom... Słucham? Nie przeszukali. A rzuć kością jedną. Czy wpadli na to? Niech to będzie twoje szczęście. Nie. Mhm. Być może dlatego jeszcze żyjesz, że nie znaleźli przy tobie broni. Bo jej nie szukali. Więc na razie szczęście ci sprzyja. Bardzo. Szczęście w nieszczęściu. Coś jeszcze mam. Rzucili mnie, cały czas jestem w turystycznym. Tak. Okej. Okay. Podchodzi do ciebie Jane i pyta się, czy wszystko w porządku. No, kiwam tylko głową. Obiecali, że jeżeli dostaną to, co chcą, to nikomu nic nie zrobią. Zauważysz w ogóle, że ta broń, którą jej dali, ona tak ją trzyma, jakby ją parzyła, że w ogóle jest skierowana gdzieś tam w podłogę, nie została nawet odbezpieczona. Więc tylko z sarkazem, czy im wierzy. To ty powiedzieli. Od powodzenia ich misji zależy życie mojego chłopaka, więc... Mam nadzieję. Więc... Pewnie... Oboje tkwicie w to samo miejsce. Nie gadać! Słyszysz takie warknięcie za jej plecami. I widzisz, jak wyrasta zza niej niczym jakaś wielka góra postać tego Rosjanina. Zakharova. Dokładnie. Nie wiem, czy wiesz coś na jego temat. Jeżeli wiesz, to możesz mi opowiedzieć. Jeżeli nie wiesz, to nie opowiadaj. Okej. On się odwraca, idzie dalej i podchodzi do tej kanciapy stewardess. I słyszysz, jak podnosi słuchawkę pokładowego telefonu. Sorry. Rzuć na swoją spostrzegawczość. Podciągniemy pod to percepcję, czy jesteś w stanie usłyszeć to, o czym rozmawiają. Dwa sukcesy, żeby usłyszeć wszystko. Masz jeden sukces. Więc tylko słyszysz, że już prawie jesteśmy na miejscu. To wynika z jego rozmowy z kimkolwiek, z tą osobą, która teraz jest w kabinie pilotów. Dochodzisz do wniosku, że piloci nie są tam sami. Na pewno jakiś terrorysta siedzi z nimi. I pilnuje, żeby... Nie ma żadnej wiedzy geograficznej, więc nie jesteś w stanie ocenić miejsca, w którym zaraz wylądujecie, ale widzisz zabudowania i widzisz bardzo długi pas startowy, wokół którego właśnie kołujecie. Aha, czyli faktycznie chcą wylądować. Tak. Z tym, że jeszcze tego nie robią, bo w tym miejscu, nad którym się znaleźliście, jest mgła. Dlatego jeszcze kołujecie i nie lądujecie. Twoje obserwowanie terenu zostaje przerwane przez kłótnię, która właśnie ma miejsce na pokładzie samolotu i która toczy się między Zakharovem a tym arabskim terrorystą z ładunkiem wybuchowym. Rozmawiają po arabsku. Rzuć na umysł. Dwa sukcesy i dowiesz się, co nie pasuje temu Arabowi.
Mam dwa sukcesy. Widzę. Świetnie. Okej, więc Arab wyrzuca Zakarowi, że obiecał rozbroić ładunek, jak tylko przejmą samolot. Że on już nie może wytrzymać tego napięcia, że zaraz puści detonator i jeżeli tego nie rozbroi, to wszyscy zginiemy. I generalnie wygraża się Zakarowi, że nie taka była umowa, że mieli przechwycić samolot i skierować go na powiedzmy południowy zachód, nie, południowy wschód, w stronę Emiratów. Że... To mówi ten Arab, który tak. Trzyma detonator. Tak. Rzuć jeszcze na umysł. Na sam umysł. Ekstra. I wnioskujesz z tej całej ich kłótni, że właśnie jesteś świadkiem działania sił połączonych dwóch organizacji. Pierwszą organizacją jest Anaconda, Rosjanie, a drugą jest sieć, której reprezentantami są ci przedstawiciele tej korporacji naftowej. Aha. I ten człowiek sieci wygraża się Zakarowi. No, że nie taka była umowa, że przesyłka miała trafić do Emiratów, gdzie mogliby ją zbadać. Przesyłka? To jest coś, co rodzi w tobie pytanie. Ale Zakarów nic nie odpowiada. Patrzy na niego z politowaniem. A kiedy tamten się produkuje i wchodzi w pewien rodzaj takiego jakiegoś amoku, jakby się z kimś targował na bazarze w Kairze czy w jakimś Bagdadzie, Zakarow bardzo sprawnie i bardzo szybko wyciąga pistolet z kabury przywieszonej pod pachą, bez mrugnięcia okiem i w przeciągu dosłownie sekundy wymierza lufę w kierunku Araba i wystrzeliwuje, zabijając go na miejscu. Co się dzieje z ładunkami, które on ma na sobie? Nic. No. W dalszych częściach samolotu, znaczy w ogóle w twojej części samolotu, dochodzi do krzyku wszystkich pasażerów na miejscu. Wszyscy właśnie myśleli, że zginą. Ale kiedy orientujecie się, że wszystko to było mistyfikacją, zapada grobowa cisza, którą przerywa podobna reakcja pasażerów w dalszych częściach samolotu, w przedziale biznesowym i prawdopodobnie dla VIP-ów. Więc... możesz tylko wnioskować, że trzech przedstawicieli sieci właśnie zostało wykluczonych z operacji. Okej. Okay. Jest trzech... U mnie jest 9 terrorystów. Teraz już mniej. Ile z nich jest Arabami? Nie, Arabów było tylko powiedzmy tych trzech. Aha. Resztę stanowią Rosjanie. Powiedzmy. Telefon dzwoni do ten z kanciapy, stewardess dzwoni i Zakarow podchodzi do niego, odbiera, rzuca krótkie szto, słucha tego, co ma mu do powiedzenia osoba po drugiej stronie, czyli pewnie jego człowiek siedzący w kabinie pilotów. I widzisz, jak Zakarów odkłada, albo słyszysz, bo może tego nie widzisz, ale słyszysz, jak Zakarów odkłada słuchawkę. Daje znak swoim ludziom, wszyscy siadają na wolnych miejscach i zapinają pasy. Samolot szykuje się do lądowania. I tak też się dzieje po paru chwilach. Mm-hmm.
Samolot osiadł bez problemów. Zauważasz przez okno budynki, hangary. Opuszczone od wielu lat, nieużywane. Jesteś w stanie wywnioskować, że właśnie wylądowaliście w jakiejś starej i opuszczonej bazie wojskowej. Rzuć na umysł. Dwa sukcesy. No, tym razem ci nie uda. Okej, więc nadal nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Poza tym, że to jest baza wojskowa. Opuszczona. Jedyne, co możesz założyć... Jakieś tablice informacyjne? Tak. Są to napisy w cyrlicy. Okej. Więc... możesz wywnioskować tylko tyle, że być może jesteś gdzieś na terenie byłego Związku Radzieckiego albo w samej Rosji. Mhm. Generalnie lot nie trwał na tyle długo, żebyście na przykład dolecieli do Afryki czy gdzieś. To było tylko kilka godzin. Dwie, coś takiego. Trzy. Ale okej, to jest szczegół. Nie masz za bardzo pojęcia, gdzie jesteś. Poza tym, że tablice informacyjne są napisane tutaj w cyrlicy. Mhm. Następuje właśnie organizacja wyprowadzenia pasażerów z samolotu. Terroryści podrywają dosyć gwałtownie bardziej opornych albo jakichś maruderów. Kobiety z dziećmi krzyczą albo płaczą, robią generalnie to na zmianę. Raz krzyczą, raz płaczą. Było paru mężczyzn, którzy próbowali się rzucać, ale szybkie kuksańce zgasiły ich zapał. Widać, że na razie terroryści próbują załatwić całą sprawę bez ofiar, przynajmniej po stronie pasażerów. Ciebie podrywają również. Ten, który cię obił, on cię eskortuje do wyjścia. Żeby wyjść z samolotu, musisz przejść przez oddział dla klasy biznesowej. O. To znaczy? Rozglądam się za Karłowem. Rzuć na spostrzegawczość. Brak sukcesów. Okej. Więc nie zauważasz go nigdzie wśród wyprowadzanych pasażerów, a teraz poruszając się w takim kordonie, przed sobą masz kilku pasażerów, za sobą masz tego Rosjanina, który cię obił. Nie jesteś nawet w stanie zlokalizować, gdzie on mniej więcej siedział. Ale kiedy tak idziesz przez ten przedział i rozglądasz się, no to potykasz się, bo nie zauważasz na podłodze leżącego ciała Araba z dziurą w głowie. Widzisz, że też był cały owinięty. Zaminowany. No. Tak, zaminowany ładunkami, które nie wybuchły. Aczkolwiek ładunki sprawiają wrażenie prawdziwych. Widocznie ktoś po prostu nie podpiął jakiegoś tam przewodu. Okej. Okay. Jesteś... Oni prowadzą mi? Tak. Do wyjścia. Tutaj już jest wyjście z tego przedziału. Na zewnątrz. Mm-hmm. No generalnie nikt nie podprowadził schodów pod samolot, więc używacie takiego pontona, żeby zejść na dół, awaryjnego. I w zasadzie jesteś wypychany z samolotu. Wypchnięty, czujesz od razu na swojej skórze padający rzęsiście deszcz. Dookoła unosi się mgła. No i generalnie widzisz, że pilot musiał mieć nie lada umiejętności, żeby wylądować w takich warunkach, ale udało się. Samolot stoi. Dookoła jest, tak jak wspomniałem, szarówka, mgła.
deszcz siąpi. Temperatura jest podobna do tej, która była w Londynie. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy już wylądujesz na dole, ten Rosjanin pomoże ci wstać i wskaże grzecznie drogę, w którą masz się, kierunek, w którym masz się zwrócić, i za pomocą lufy swojego pistoletu zmotywuje cię do tego, żebyś energicznie podążał w stronę jednego z hangarów razem z innymi pasażerami. Mm-hmm. Okej. Okay. Więc no idę posłusznie tam, gdzie mnie prowadzą. I jednocześnie rozglądam się, próbując, nie wiem, wybaczyć jakieś charakterystyczne punkty, próbując wciąż oddać nazwę na tablicach rejestracyjnych, informacyjnych. Ogólnie chodzi mi o zlokalizowanie tego, gdzie jesteśmy. Co mówisz? Okej, no nie masz teoretycznie żadnych umiejętności lingwistycznych, jeśli dobrze widzę, ale jeżeli na umyśle wyrzucisz 3 sukcesy, to się dowiesz, gdzie jesteś. I to jest ostatnia szansa, żeby... A, jeden sukces. No. No więc nie. Nie jesteś w stanie rozszyfrować napisów. Jesteś prowadzony w towarzystwie innych pasażerów w stronę wielkiego hangaru. Przed drzwiami, którego stoi już dwóch Rosjan z kałasznikowami. Nagle jeden z pasażerów, jakby sam do siebie, ale tak naprawdę do was wszystkich, szepcze, że co to jest? I widzisz, jak kilkanaście metrów od tego hangaru grupa mężczyzn w takich laboratoryjnych uniformach ochronnych, jakby przeciw epidemii, rozstawia namiot polowy. Zbliżacie się do tego hangaru, widzisz, że jego wnętrze jest oświetlone, i kiedy wchodzisz do środka, widzisz też, że wprowadzono was jakby do takiego kolejnego pomieszczenia z plastiku, i na wejściu musieliście przejść przez takie plastikowe pasy, jakby u rzeźnika. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego. Wiem. No, takie zwisające z sufitu. I kiedy weszliście, zasunięto za wami drzwi. Znaczy drzwi, takie płaty. Płaty tego plastiku, że znaleźliście się wszyscy pasażerowie w bardzo dużym pomieszczeniu. I na tych plastikach są symbole biohazard, kwarantanna, tego typu rzeczy. I dookoła pojawili się mężczyźni w tych ochronnych uniformach. I zauważasz, że zaczynają badać żołnierzy, no, tych terrorystów. Co to jest? Pyta się ciebie ten czarnoskóry raper. What the fuck? Nie zwracam na niego uwagi, bardziej się przyglądam temu, jak przebiega to badanie. Pobierają wymaz z ust każdego, każdego z terrorysty, i w jakimś tam laboratorium polowym mieszają to w pipetach, i wszystkie próbki uzyskują kolor fioletowy. Co dla ciebie jest bez znaczenia, bo nie masz pojęcia, co to może oznaczać. No. To badanie trwa około 15 minut. Naliczyłeś, że razem z tym, powiedzmy, personelem medycznym terrorystów i tych lekarzy jest ponad 20 osób. W stosunku takim, że terroryści stanowią 2/3, więc jest ich tutaj trochę. Ilu jest pasażerów? W tym
pomieszczeniu, w tym dużym hangarze, jest tak. 100 osób. Okay. Cały samolot. Widzisz, że ten personel medyczny zaczyna budować jakąś konstrukcję, która takim tunelem będzie się łączyć z waszym tym pomieszczeniem od kwarantanny. Tunel jest stworzony, jest skonstruowany z jakiegoś tworzywa sztucznego. I gdzie on prowadzi ten tunel? Prowadzi do jakiegoś kolejnego pomieszczenia stworzonego właśnie przez tych lekarzy, ale nie wiesz, co tam jest w środku. Coś chcesz zrobić w tej chwili? Jesteś wśród pasażerów. Ludzie rozmawiają, szepczą ze sobą, co to ma wszystko znaczyć, po co ich badali, czy ktoś nas czymś zaraził, czy na coś chorujemy, o co w tym wszystkim chodzi. Ludzie się zastanawiają. Okej, więc zapytam najbliższego spośród terrorystów, który będzie koło mnie stał. Co robicie? Nie. Oni są poza. Aha, no to w takim razie jednego z tych naukowców. Nie, jesteście sami w tym pomieszczeniu. Aha, kwarantanny. Już wyszli, dobra. Nie, oni nigdy nie byli w tym pomieszczeniu, jeżeli tak rozumiem. Aha, czyli to widziałem po to przez tą folię. Tak, przez folię. Okej. Okay. I badali, a nas nikt nie badał. No i kiedy wypowiadasz te słowa, widzisz, jak przez ten tunel stworzony teraz idzie dwóch terrorystów. Na głowach mają maski gazowe i wyciągają dwóch pasażerów losowo i zaciągają ich tam do drugiego pomieszczenia, którego wnętrza nie jesteś w stanie dostrzec stąd. Po około 5 minutach procedura się powtarza, ale ci pasażerowie, którzy zostali wcześniej wzięci, nie wracają. I tak powiedzmy... Słychać jakieś strzały? Nie. Wydaje ci się, jakby to twoje pomieszczenie było dźwiękoszczelne. Albo po prostu jest tam tak cicho. W końcu gdzieś po około 20 pasażerach przychodzi czas na ciebie. Wchodzi do tego pomieszczenia dwóch terrorystów i wskazują na ciebie i mówią: teraz twoja kolej. Okej, no. Nie mam zbytnio żadnego wyboru. Prowadzą cię przez ten korytarz. Kiedy wykonujesz kroki, podłoga szeleści, aż w końcu po jakichś 20 metrach wchodzisz do takiego polowego laboratorium, które tu wybudowano, postawiono w zasadzie w przeciągu 20 minut. Mhm. Prowadzą cię do stolika, przy którym stoi jeden z tych lekarzy i zwraca się do ciebie z... Nie widzisz jego twarzy. Jego głos jest trochę zniekształcony, ale wyraźnie słyszysz taki brytyjski akcent. I z taką kurtuazją prosi cię o podwinięcie rękawa, bo musi pobrać twoją krew. Gdzieś tam w oddali widzisz, że to samo jest robione z kilkoma innymi pasażerami. No, ale mam związane ręce, więc nie mogę. Więc rozwiązują twoje dłonie. Nożem wojskowym szybko przecinają te plastiki, którymi były spętane. Mhm. A mu pobrać tą krew? Słucham? W międzyczasie. Pozwalam mu pobrać tą krew. W międzyczasie się rundam teraz po tym laboratorium, czy... Nie wiem. Są jakieś...
Im pobierał wymaz z podniebienia, mi pobiera krew. Zastanawiam się, czy to może mieć znaczenie. Druga kwestia, zastanawiam się nad trwałością tych materiałów, czy jakbym w to wbiegł, czy bym przebiegł przez to. Nie, byś się raczej w tym zaplątał. Mhm. Ale nóż by to spokojnie rosło. No, na pewno byłoby to możliwe nożem. A jeżeli chodzi o pobranie krwi, to również jest pobierany wymaz z twoich ust śliny. No. I jest on również potem koloru fioletowego. Pytam, czemu to badanie? Nie wiem, co podejrzewacie u nas? Nie wiem, czy byliśmy czymś zarażeni? Pytam ich o to. Lekarz ci odpowiada, że nie może ci udzielić odpowiedzi na to pytanie, a terrorysta tylko uderza kolbą kałasznikowa cię w tył karku, mówiąc, żebyś się zamknął. Drugi z tych strażników pyta się lekarza, czy z tym już wszystko? Lekarz kiwa tylko głową i zaczyna przeprowadzać jakieś inne testy przy użyciu próbek pobranych z twoich ust. Ale widzisz, że one są już, chyba nie dotyczą cię, bo zaczynają cię prowadzić w stronę jeszcze innego wyjścia niż to, którym przyszedłeś. Okej, gdzie mnie prowadzą? Prowadzą cię do już takiego normalnego hangaru, bez żadnej kwarantanny, gdzie widzisz wszystkich pasażerów, których wcześniej zabrano. Mhm. Jest tutaj jestem też... Jestem w stanie ocenić, czy kogoś ubyło, bo skoro prowadzili ich parami, to powinno ich być parzyście. Są wszyscy. Okej. Okay. Jest też tutaj takie prowizoryczne więzienie. Powiedzmy, niech to będzie taka jakaś klatka, w której zamknięty jest człowiek, spętany. Znam tą osobę? Tak, to jest Makarow. O. On jest spętany i zakneblowany. Do tego został dosyć mocno pobity. Gdzie go znaleźli? Co? Gdzie go znaleźli? Znaleźli go, tak. Co poza tym, że jest pobity? Wiesz co, tracisz sygnał, jeszcze raz. Tam czy coś poza tym, że jest pobity? Nie ma swojej walizki. A, no faktycznie. Okej. Okay. Będę starał się usiąść mniej więcej w jego sąsiedztwie. Mhm. No powiedzmy, że to się dzieje. Strażnicy nie zwracają na was uwagi. Co kilka minut są sprowadzani kolejni pasażerowie. Widzisz, że już praktycznie zbliżają się do końca badań. Mam możliwość rozmawiania z Makarowem? On jest zakneblowany. Zakneblowany, okej. Okay. Więc ci nie odpowie. Ale poza tym, czy strażnicy przysłuchują się, pilnują nas tak jakoś bardzo restrykcyjnie? Aha. W końcu pojawia się Zakharow. Aha. I zaczyna przeprowadzać selekcję wśród pasażerów. Selekcję? Tak. Na jakiej zasadzie? Na zasadzie widzimisię. Losowo. Jednych stawia pod jedną ścianą, drugich pod drugą. Każe wyciągnąć Makarowa z tej klatki. I stawia go pod przeciwną ścianą niż ta, pod którą ty stoisz. Aha.
i rozkazuje tych, którzy są pod ścianą z Makarowem, wprowadzić nas na samolot, na pokład samolotu. Do jednego ze swoich asystentów mówi, że badanie zostało zakończone. Mogą wracać do bazy. A tych tutaj, wskazuje na tych, których właśnie pakuje do samolotu, zabierzemy jako zabezpieczenie, gdyby ktokolwiek chciał nas zestrzelić. Będziemy bezpieczni dzięki nim. A co z nimi? Pyta się ten jego asystent, zastępca. Zakarów się zastanawia, po czym mówi, że zamknijcie ich tutaj. Za kilka dni ktoś ich na pewno odnajdzie. Nas już wtedy dawno tu nie będzie. Co robisz? Zaczynam szukać jakiejś tej krawędzi, która pozwoli mi przetrzeć więzy. Jaki jest plan? Co chcesz osiągnąć na przestrzeni najbliższych 3 minut czasu gry? A, 3 minut. Tak się wyswobodzić? Po co? Masz zostać... No. Próbuję zlokalizować jakiegoś, zdanie jednego spośród turystów czy naukowców, żeby móc, nie wiem, gdzieś go zaciągnąć i ale ostatecznie co, przesłuchanie? Mhm. Ale to chcesz wejść z kimś w walkę otwartą? Tylko zastanawiam, czy oni opuszczą... Ilu ich jest, tak? A, 20, więc pewnie 20. Będą... Naukowców jest 5, 15 terrorystów. Część pasażerów jest pakowana na samolot i ma odlecieć. Druga część ma zostać tutaj, zamknięta, aż ktoś ich znajdzie, w tym ciebie. A Zakharov się zawija gdzieś do swojej jakiejś placówki i zabiera ze sobą to, co miał Makarow i samego Makarowa. Co chcesz zrobić? Czy chcesz... Czym się zawijają? Oni będą lecieć samolotem. A ten, drugim jak on samolotem. Ma? A, Zakharov, no. O niego pytam. Personel medyczny będzie... pakuje się do ciężarówki, którą przyjechali. A Zakharov będzie wsiadał też na pokład samolotu i odlatywał nim. Tego samego? Tak. Dobra, więc będę chciał siadać na pokład samolotu. Okej. Okay. Jak chcesz to osiągnąć? Jakiej klasy to jest samolot? Pasażerski. Czyli taki duży. Duży. Jak Boeing na przykład. No. No przez wodzie. Taki pomysł wpada ci do głowy? A jak go zrealizujesz, dowiemy się w następnym odcinku.